Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. W ostatnią środę starego roku pogoda w Polsce będzie podporządkowana rozległemu wyżowi znad Estonii. Układ ten niemal wszędzie zapewni błękitne niebo, a poranne słabe opady śniegu niewykluczone są jeszcze tylko na Podkarpaciu. Do naszego kraju zacznie napływać coraz śmielej mroźne i suche powietrze pochodzenia arktycznego. Jedynie na krańcach zachodnich utrzyma się ustępująca, łagodna masa powietrza docierająca z południa kontynentu. Ciśnienie atmosferyczne początkowo będzie wzrastać, a w drugiej części dnia zacznie systematycznie spadać. W Warszawie wczesnym popołudniem barometry wskażą 1029 hektopaskali. Wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich, na wschodzie słabo i umiarkowanie, a w województwach zachodnich dość silnie. Wychodząc z domu warto ciepło się ubrać. Jego podmuchy sprawią, iż temperatura odczuwalna będzie o 5 stopni niższa od tej na termometrze. Biometr na zachód od linii Wisły niekorzystny, na Podlasiu korzystny, poza tym obojętny. Teraz to wszystko, do usłyszenia.